Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Jest mi bardzo miło zaprezentować całkowicie nowe, ekologiczne rozwiązanie w ograniczeniu chorób w uprawach owoców jagodowych, które nie tylko zabezpiecza rośliny przed chorobami, ale stymuluje również odporność roślin, stymuluje wzrost i zwiększa jakość plonu. Mowa tu o produkcie Agro ECA Protect, który jest pierwszym takim produktem na rynku i jedynym na świecie, który jest zgłoszony do ochrony patentowej i produkowany w Polsce. Agro ECA Protect jest zarejestrowany jako biostymulator i jest dopuszczony do ekologicznej produkcji. Nie pozostawia żadnych pozostałości, a co najciekawsze, jest w zasadzie jedynym produktem, który ma udokumentowane działanie ograniczające, redukujące pozostałości pestycydów na owocach, warzywach. Agro ECA Protect składa się tylko z naturalnych składników i jest w 100% biodegradowalna. Ma działanie kontaktowe i lekkowgłębne. Wyprodukowana jest głównie z wody elektrolizowanej, czyli powstającej w wyniku elektrolizy wody oraz ultraczystej soli kamiennej. Jest to tak zwana elektrochemicznie aktywowana woda ECA. Substancją czynną elektrolizowanej wody jest kwas podchlorowy. Kwas podchlorowy jest naturalnego pochodzenia, środkiem biobójczym, substancją biobójczą, którą wszyscy mamy w swojej krwi. Białe ciałka krwi wytwarzają kwas podchlorowy wtedy, kiedy następuje infekcja organizmu lub skażenie. Wytwarzany kwas podchlorowy zabija wszystkie jednokomórkowe organizmy, bakterie, wirusy, grzyby, patogeny, które atakują nasze ciało. Jest więc bardzo ważnym składnikiem naszego systemu odpornościowego. Kwas podchlorowy znajdujący się w Agro ECA Protect ma właśnie za zadanie zabezpieczać, nie dopuszczać do infekcji, ograniczać infekcje chorobowe roślin. Można więc powiedzieć, że Agro ECA Protect jest takim naturalnym systemem odpornościowym dla roślin. Kwas podchlorowy zawiera również niewielkie ilości chloru, czyli w Agro ECA Protect jest ten mikroskładnik. Co ciekawe, mało kto wie, że chlor jest niezbędny do otwierania aparatów szparkowych. Jest więc bardzo ważny, aby roślina mogła lepiej rosnąć i mieć lepszy proces fotosyntezy. Bardzo często obserwuje się tak zwany efekt zielonego liścia po stosowaniu Agro ECA Protect, a badania, analizy liści pokazują, że jest większa zawartość azotu oraz różnych mikroskładników, które pewnie lepiej są pobierane z ziemi. Drugim składnikiem Agro ECA Protect jest klinoptylolit. Jest to minerał pochodzenia wulkanicznego, należący do grupy zeolitów. Jego skład to jest ponad 60% krzemu. Jest wapń, magnez, potas oraz wiele mikroelementów, w tym tytan. Klinoptylolit ma bardzo ciekawe właściwości. Jest on zbudowany jak plaster miodu. Ma bardzo dużo wewnętrznych i zewnętrznych różnych zakamarków. Dzięki temu ma olbrzymią powierzchnię właściwą. 1 gram zmielonego zeolitu to jest 500 metrów kwadratowych. Jeśli porównamy na przykład piasek, który też zawiera krzem, to 1 gram zmielonego piasku to jest tylko 20 cm kwadratowych, a 1 gram zmielonej ziemi okrzemkowej około 4 metrów kwadratowych. Dzięki temu, opryskując roślinę Agro ECA Protect, tworzy się film na liściach, owocach, taki jasny, często w ogóle niewidoczny, także na owocach nie ma żadnego problemu, który zabezpiecza rośliny przed oparzeniami słonecznymi, też obniża temperaturę, jeśli są wysokie upały, ale najważniejszą cechą tego filmu fizycznej bariery jest to, że cyklicznie stosując, zabezpieczane są rośliny przed atakiem szkodników, głównie tych, które mają system kująco-ssący, jak mszyce, przędziorki czy wciornastki, ponieważ trudniej jest im przebić się przez tą fizyczną barierę. Roślina wykorzystuje zeolit, zawarty w nim krzem, tworząc powłokę, która łączy się z kutikulą i tworzy barierę, która też
ogranicza bardzo mocno infekcje powodowane przez grzyby i bakterie. Agroeca Protek powstał na bazie 3-letnich badań prowadzonych przez producenta środka firmę Bioactive z Podkarpacia oraz firmę AgroSmart Lab. W międzyczasie prowadzonych było wiele badań naukowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Między innymi wyniki badań prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały, że stosowany Agroeca Protek zwiększał około 10% masę, wielkość owoców truskawek oraz główki sałaty w stosunku do roślin, gdzie nie był stosowany Agroeca Protek. W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie prowadzone były badania w ramach projektu Zdrowa Żywność, w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Współpraca. Jeśli chodzi o stosowanie Agroeca Protek w truskawkach, malinach i jabłkach, wykazane zostało, że ograniczone zostały właśnie infekcje chorobowe, ograniczenie porażenia chorobami. Bardzo ciekawe były też badania związane z zastosowaniem Agroeca Protek przed zbiorem, ale tu w przypadku jabłek, gdzie podczas przechowywania stwierdzono znaczne ograniczenie występowania różnych chorób przechowalniczych. W ramach tego projektu prowadzone były właśnie również badania mające sprawdzić, jak substancja aktywna Agroeca Protek działa na rozkład pestycydów. I okazało się, że w przypadku jabłek, kilku odmian różnych, również zbóż, zawsze została stwierdzona redukcja, średnio około 25-28%. Najważniejszym potwierdzeniem skuteczności działania środka jest informacja zwrotna z gospodarstw, gdzie był testowany, czy jest stosowany produkt. Zapraszam do obejrzenia kilku fragmentów filmów, gdzie producenci wypowiadają się na temat skuteczności, korzyści wykorzystania Agroeca Protek. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć całe filmy, zapraszamy na kanał YouTube AgroSmart Lab. Truskawki są jędrne. No, a Arek tak mówi, że tylko Agroeca, a jakie inne fungicydy stosujesz? Tutaj na tym poletku testowym żadnych innych fungicydów. Tutaj jest tylko Agroeka i Zeosad Krzem. Na pozostałych plantacjach stosuję normalny program fungicydowy, plus przy rozpoczęciu zbiorów włączam właśnie Agroekę razem z Krzemem, ze względu na to, że jest to w pełni ekologiczny, biobójczy środek. A dla mnie bardzo ważne jest to, żeby towar, który produkuję, był bezpieczny. No właśnie, bo chciałem zapytać, dlaczego tylko Agroeka i Krzem? No przede wszystkim dlatego, że nie ma tam żadnych pozostałości. Ja truskawkę sprzedaję w detalu czy też w hurcie i to jest dla mnie największa korzyść. No więc Arku, jeszcze tak więcej trochę powiedz nam na temat tego, jak stosujesz. Od ilu lat już stosujesz? Co zauważyłeś? Dlaczego właśnie produkujesz tylko w takiej technologii bez fungicydów? Dlaczego? W zeszłym roku i w tym przede wszystkim zauważyłem, że nie ma różnicy między zabiegami fungicydowymi w okresie zbiorów, a stosowaniem Agroeki. Mówisz o zdrowotności. Tak, o zdrowotności, owoców, tak? O zdrowotności owoców, czy tak jak tak. W tym roku, no, jak widzisz, nie ma tutaj porażenia ani szarą pleśnią, ani innymi chorobami. Później Przemek mówił, że ma duże problemy z antraknozą u siebie. I zaproponowałem Przemkowi, żeby przetestował nasz produkt Agroeca na bazie kwasu podtwarowego, ale Przemkowi powiedziałem, że żeby to zastosować, to musi być też dobra diagnoza i podłączyliśmy Przemka do systemu monitoringu chorób FarmSmart. Przemku, powiedz, czy to pomogło trochę trafić lepiej w punkt? Zdecydowanie pomogło. Antraktoza jest taką chorobą, która w specyficznych warunkach się rozwija i wiedząc, kiedy jest zagrożenie, wykonujemy zabieg
skuteczność dokładnie, jest. Bo ja byłem wtedy, to nie wiem czy to tak. był lipiec, to kurczę, nawet i w tunelach się pojawiała ta antraknoza, tak, ale tak, nie tak. na polu miałeś, nie? Tutaj mamy. Ja mówiłem właśnie, żeby włączył do programu ochrony też agroece w polu. I powiedz mi, jak widziałeś plusy, minusy, bo to mnie zaciekawiło, co powiedziałeś, że po tych tygodniowych opadach deszczu miałeś truskawki zbioru z pola popękane, nie poszły na eksport, ale mogłeś je sprzedać do ludzi, do zbioru, do tak, przetworów, tak. bo nie było spleśniałych. Jak ty to zrobiłeś? Tak. Pryskaliśmy agroecą w trakcie deszczu. Deszczu? Tak. Czy po deszczu zaraz? W trakcie deszczu i po deszczu na mokre rośliny i gdzieś tam z tą wodą ta agroeca się rozchodzi i zabija wszelkie zarodniki grzybów. I truskawka, mimo że uszkodzona była od wody, nadmiaru no wody, bo była pękana jakieś takie to choroby grzybowe się nie pojawiały. Czyli albo normalnie jest 2,5% zalecane, czy tu musiałeś troszeczkę chyba więcej, bo tak, się do 5%, nawet do 5% nie ma problemu. Czyli nawet jakby było po narosie czy coś, to można byłoby zastosować. Tak, tak, tak. Agroeca Protek nadaje się zarówno do konwencjonalnej uprawy produkcji, ekologicznej oraz tej, która wymaga zero pozostałości. Najskuteczniejsze działanie jest wtedy, kiedy stosujemy Agroeca Protek w tak zwanych krytycznych momentach. To jest profilaktyka, ale zastosowana precyzyjnie. I tutaj na pomoc przychodzi nam monitoring systemu chorób, najlepiej FarmSmart, gdzie otrzymuje się informacje, kiedy są infekcje i wtedy do dwóch, trzech dni po uzyskaniu komunikatu, informacji można stosować dany produkt. Jeśli nie ma się systemu, to najlepiej stosować go raz na tydzień, 10 dni, chyba że są opady deszczu. Wtedy takim okresem krytycznym, kiedy mogą wystąpić infekcje właśnie po zastosowaniu. W przypadku standardowej, tradycyjnych upraw najlepszym jest zastosowanie w okresie zbioru. Wtedy, kiedy nie ma za bardzo środków ochrony roślin, które nie mają karencji lub krótką, nie ma żadnego ryzyka pozostałości i pomiędzy zbiorami bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście również przed zbiorem, w przypadku borówek czy malin też wydłuża się bardzo trwałość, shelf life. Agroeca Protek stosuje się w stężeniu 2,5%, czyli na 100 litrów cieczy użytkowej dajemy 2,5 litry środka. W przypadku owoców jagodowych, upraw jagodowych, najlepiej jest stosować między 400 a 600 litrów cieczy użytkowej, tak aby bardzo dobrze pokryć rośliny, zarówno z góry i z dołu, ponieważ tutaj jest działanie kontaktowe. Produkt stosujemy w pogodny dzień, wcześniej rano lub późnym wieczorem, ponieważ UV rozkłada produkt oraz też gdy wysycha, to już nie działa. W pochmurny dzień można stosować cały czas. Bardzo ważnym jest, aby nie stosować go wspólnie z pestycydami oraz z produktami biologicznymi. Agroeca Protek można znaleźć, kupić na stronie internetowej AgroSmart Lab oraz u autoryzowanych dystrybutorów. Dziękuję bardzo.